Cześć, witajcie na kanale iTH Hardware, jestem Łukasz, a dzisiaj zrobimy sobie kolejny raz polecane zestawy komputerowe, tym razem na maj 2022 rok. Zapraszam. Zanim przejdziemy do zestawów kilka zmian które się przetoczyły od tamtego miesiąca do tego oczywiście część rzeczy gdzieś tam wypadła z obiegu gdzieś z dostępności także zaślerze, na np. FVG został zastąpiony XPG Core 850 W. Do tego wpadło też w najmocniejszym zestawie chłodzenie Silent PC BC F240. Chciałem dać Arctica ale akurat nie był dostępny. Jest w alternatywie zawsze możecie go wybrać aczkolwiek to jest też również bardzo dobre chłodzenie AIO. Ponadto zmieniłem procesor Ryzen 5 5600XT na nieco... Tańszą, ale równie wydajną wersję, czyli 5600, czyli bez tego XA i dodatkowo wpadł też nam 12700KF w tym najdroższym zestawie. Z kolejnych zmian potaniał nam RX 6500XT. Możemy go kupić poniżej 1000, także myślę, że już taka przyzwoita cena. Ponadto nie dawałem tutaj RTX 3050. Według mnie cena jest jeszcze trochę za wysoka względem oferowanej wydajności. Znalazł się tutaj 1660Ti. Przejdźmy zatem do. Pierwszego najtańszego zestawu, który został oparty na procesorze AMD Ryzen 5 5600G, także jest to APU. Do tego dodałem coolerek Spartan 5 Max, testowany u nas na T hardware, także możecie sobie poczytać. Do tego puta główna w formacie microATX, 16 GB pamięci RAM z taktowaniem 3600, dysk SSD 1 TB, jakby któregoś nie było, po zespołu zawsze możecie skorzystać z. Alternatywy, wiadomo, w sklepach jest ym, różnie. Cały sprzęt będzie zasilał, zasilacz PC Vero L3 o mocy 500W. Taki zestaw kupimy za około 2576 zł. Drugi zestaw jest to też w kwocie 2500 zł. Tutaj tym razem skorzystałem już z 10. generacji i3. 16 GB pamięci RAM oraz karty graficznej Deon RX 6500, która ostatnio dość fajnie potaniała i możemy ją kupić nawet najtańszą 969 za MSI, także cena jest naprawdę przyzwoita za tą kartę graficzną. Także myślę, że też warto rozważyć, jeżeli chcemy pograć trochę lepsze, bardziej wymagające gry, no to myślę, że ta platforma będzie nieco lepsza. Kolejny zestaw za 3000 zł, również mamy procesor i3, ale tym razem 12 generacji, czyli 12100F. Do tego również będzie karta graficzna AMD Radeon RX 6500 XT, 1 TB dysku twardego SSD na NVMe. Oraz do tego tutaj mamy sroka B660M, czyli też micro ATX, zasilacz slim pc Vero mocy 500 W zestaw za 4000 zł to jest ta sama konfiguracja co widzieliśmy przed chwileczką. Jedyna różnica to jest zmiana karty graficznej na GTX -a 1660 Ti, która względem tego co było tydzień temu składane grafika już potaniała o 100 zł, czyli możemy ten zestaw mieć stóweczkę taniej. Zestaw komputerowy za 4500 zł to nadal 12,100F. Ta sama konfiguracja, jednakże znowu mamy zmianę karty graficznej. Tutaj królował akurat Radeon RX 6600XT. W zestawie za 5000 zł zostaje karta graficzna, natomiast zmienne są dwie inne: mianowicie zmiana na procesor mocniejszy, czyli piątka 12,400F, oraz troszkę lepszy, mocniejszy zasilacz. Tutaj nam skoczył akurat Be Quiet Pure Power 11 o mocy 600W w Goldzie oczywiście za 5000 zł złożymy też coś podobnego ale na bazie podzespołów od AMD tutaj możemy się posilić procesorem AMD Ryzen 5 5600, także tutaj jest mała zmiana względem 5600XT, czyli jest nieco taniej. I to też zestawiliśmy z ferą 5, żeby schłodzić troszkę lepiej ten proces, bo wiadomo, te boksowe chłodzenia w Ryzenach no, nie są cichsze. Do tego Gigabyte B550 Gaming X oraz Zasilacze też Be Quieta Pure Power 11 600W, natomiast karta graficzna to Radeon RX 6600XT. Zestaw za 6000 zł nadal bazuje na procesorze AMD Ryzen 5 5600XT. W zasadzie to jest ta sama konfiguracja co widzieliśmy przed chwileczką, natomiast tutaj największą zmianą to jest karta graficzna RTX 3060 Titanium. W tej cenie również złożymy podobną konfigurację na Intelu także też możemy spokojnie wybrać ten procesor i5 12400F. Też dołożyłem Fere piątkę, aby lepiej wyciszyć ten komputer. Wszystko też na S-roku B660M Pro RS. Do tego 16 GB pamięci RAM 3600 Kioxia 1TB, ostatnio wybierany tutaj Be PurePower Pure Power 11, w oraz 3060Ti. Za 7000 no już możemy pozwolić sobie na trochę lepsze karty graficzne. Tutaj też zmieniłem zasilacz, tylko że cały zestaw będzie prezentował się już trochę bardziej prądożernie. Został tutaj dodany zasilacz XPG. Korrektor 850W bardzo fajny zasilacz na platformie CWT z 10-letnią gwarancją. I duży zapas mocy, tak 850W, można z niego jeszcze więcej wyciągnąć. Ponadto i piątka 12400F do chłodzenia Silentium PC piątka, Wszystko na s roku, b B660M Pro, 16GB RAMu. Tutaj już mamy GeForce RTX 3070Ti. Także już bardzo mocny komputer, na którym można sobie pograć w naprawdę fajnych, wysokich detalach. Za 8000 zł już można trochę bardziej poszaleć. Tutaj wybrałem procesor i piątkę 12600K, czyli z odblokowanym mnożnikiem. Tego i 5 bardziej się grzeje. Zastosowałem tutaj ferę DualFan, która jest nieco wydajniejszym układem chodzenia. Płyta główna Gigabajta na Z690UD. Bardzo fajna płyta. Za dość rozsądne pieniądze. 16 GB pamięci RAM 3600 MHz. Tutaj zastosowałem też szybszy trochę dysk SSD. Jest to 1TB Kingston KC2500 także no jest troszeczkę drożej, ale dużo wydajniej no i standardowo już tutaj XPG Core Reaktor 850W jako karta graficzna zostaje ta sama co z poprzedniego zestawu, czyli GeForce RTX 3070 Ti bardzo fajny zestaw kolejny zestaw to zestaw do gier za 9000 zł, ale na platformie AMD, tutaj mamy procesor AMD Ryzen 7, wszystko jest oparte na pucie głównej Asusa TUF Gaming B550 z fajną dźwiękówką, także naprawdę warta swojej ceny płyta główna, Zachłodzenie odpowiada to PC, tym razem Fortis 5, także bardzo fajny, cichy, cooler. Oczywiście też 16 GB pamięci RAM 3600, Kingston, 1 TB na NVMe, czyli KC2500. Koreaktor. 850 W, także żeby, żebyśmy mieli zapas mocy. Jako karta graficzna to już trochę wyższy model, czyli GeForce RTX 3080. Za 9000 zł możemy pokusić się o procesor i7 12700F, czyli zablokowany mnożnik bez karty graficznej, do tego Fortis 5 GB z 690 UD na DDR4, 16 GB pamięci RAM, szybki dysk Kingstona KC2500 i Core Reactor 850. 50W. Oczywiście wszystko będzie współgrało z kartą graficzną NVIDII. GeForce RTX 3080. Zestaw za 11 tysięcy złotych złożyłem na platformie Intela, czyli na odblokowanej jednostce i 7 kf Do tego mamy tutaj chłodzenie Silentium PC Navis F240. Tak naprawdę chciałem dać Arctical, akurat był niedostępny w sklepie, także jeżeli byłby dostępny, możecie skorzystać z alternatywy i sobie podmienić, aczkolwiek ten Navis jest bardzo, bardzo wydajny i bardzo, bardzo cichutki, więc też y, nic tutaj, że tak powiem, nie stracicie, jeżeli go weźmiecie, a poczytać możecie oczywiście na naszym portalu test tego układu chłodzenia. Wszystko będzie osadzone na płycie głównej Gigabyte Z690UD, 16 GB pamięci RAM, 3600 MHz, Kingston KC2500. I wzorem poprzednich zestawów XPG Core Reaktor 850W. Tutaj już jest troszkę mocniejsza karta graficzna: jest to NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Przejdźmy zatem do tak zwanych gotowców. Tutaj nie ma zmian względem poprzedniego miesiąca. Nadal mamy trzy zestawy: jeden jest za 4000 zł, oparty na I5C 11400F. Dodatkowo mamy tutaj płytę główną z chipsetem B560, 16 GB pamięci RAM z taktowaniem 3200 MHz, dysk SSD 500 GB na złącze M2, zasilacz 500 W i karta graficzna GTX 1650, czyli całkiem w porządku zestaw, jeżeli nie chcecie się bawić w składanie komputera więc możecie się śmiało posilić takim gotowcem drugi zestaw znajdziemy za 5000 zł jest to też XCOM Home and Office 300 tym razem na i 5 C11400F oraz karcie graficznej RTX 3050 dodatkowo mamy drugi dysk HDD 1TB obudowa taka sama fajny, zgrabny komputerek na pewno warty rozważenia. Ostatni zestaw gotowy to za 7000 zł. Tutaj już wybrałem zestaw Gamer Hero oparty na procesorze Intel Core i 7 11 generacji 11700F oraz karta graficzna. RTX 3060. Ponadto mamy tutaj dysk NVMe o pojemności 1TB, zaśle 600W. No i zobaczmy sobie: no, już komputer na pewno dużo lepiej się prezentuje z podświetlanymi wentylatorami i dedykowanym układem chłodzenia. Słuchajcie, jak materiał Wam się podoba, to oczywiście łapa w górę, Subik oraz dzwoneczek. Nie zapomnijcie też wpaść na mój kanał Sierantech. Do zobaczyska. Hej.